Basia Jackiewicz, witam Państwa bardzo, bardzo gorąco, chociaż wieczór mamy zimny, a jesteśmy na dziedzińcu Fabryki Sztuk razem z panią dyrektor Alicją Gajewską. Dzień dobry. Dzień dobry. I również Małgorzatą Kruk. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak widzicie Państwo, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, do tej najpiękniejszej chyba pory roku, tutaj są pełną parą. Właściwie to już się prawie, że kończą, ponieważ początek grudnia, no to mnóstwo różnych atrakcji po to, żeby przygotować się właśnie do tych świąt, żeby je dobrze przywitać. No i siedzimy sobie w pięknych saniach. Cóż to za sanie? Zabytkowe, wyjątkowe, z lat 30. ubiegłego wieku, które są własnością Józka Ziółkowskiego, który jest kolekcjonerem. Święta tuż, także pomyśleliśmy, że nasz dziedziniec nabierze takiego świątecznego charakteru, dlatego też nasza poniatówka zamieniła się w chatę świętego Mikołaja. Co tam się dzieje w tej chacie? Wow, tam się bardzo dużo dzieje, wiele elementów zostało wykonanych, dekoracyjnych i te wszystkie elementy dekoracyjne zostały wykonane u nas, w Fabryce Sztuk, z materiałów, które miały być wyrzucone na śmietnik. A, czyli taki recykling artystyczny. Zdecydowanie. Także płyty PCV, które zostały po wystawach, są jako podstawy. Nakrętki butelek, sprayów, to są zawieszki do bombek. Z kolei tuby, na które nawija się banery, to nogi do tych pięknych lampionów i do dziadka do orzechów. I właśnie z tego dziadka do orzechów jesteśmy szczególnie dumni. Jeżeli chcemy poznać, przebić na dziadka? Myślę, że Państwo też chcą. Zdecydowanie, jak zrobić takiego dziadka? Tak, podstawowe składniki. Rury kanalizacyjne, pianka montażowa, kątowniki, klej na gorąco, farba, sznurki i guziki. Do tego kilogram cierpliwości, tonę umiejętności plastycznych i technicznych, przepis gotowy, efekt murowany, jak zresztą widzimy. Chata świętego Mikołaja powstawała przez 3 tygodnie. Oczywiście ta praca nie była non-stop, ale tutaj muszę powiedzieć, tak, wykonały ją 3 nasze koleżanki, ale przede wszystkim Angelika Jagielska, spiritus mobens z całej tej krzątaniny przedświątecznej, ale też i Marta Murawska, i Beatka Górska, i praktykanci. Także wrota do chaty świętego Mikołaja otworzą się 6 grudnia o godzinie 17. Zapraszamy na spotkanie ze świętym Mikołajem, bo ta chata to jest taka zaczarowana. Co pewien czas pojawia się w niej gospodarz. Czyli jest szansa spotkać świętego Mikołaja tutaj na miejscu? Ależ oczywiście, że jest. I myślę, że jak dzieci będą grzeczne, to otrzymają słodkości, a te niegrzeczne, no myślę, że Mikołaj pogrozi im paluszkiem. No mam nadzieję, że jednak żadne dzieci z Tczewa i okolic nie były aż tak bardzo niegrzeczne, żeby zasłużyć na jakąś poważną karę u świętego Mikołaja. I mam nadzieję, że on będzie bardzo miłosierny i litościwy. Bardzo, bardzo. Także zapraszamy te dzieci małe i duże, obdarowane zostaną słodkościami. Ale też właśnie 6 grudnia o 17 wręczymy nagrody w konkursie List do Świętego Mikołaja. No właśnie, bo to jest taka tradycja właściwie, pisanie listów. Z jednej strony trochę wymierająca, ale z drugiej strony Fabryka Sztuk robi często takie właśnie konkursy, żeby pisać jakieś kartki. I myślę, że ten List do Świętego Mikołaja tym bardziej jest bardzo ważny, bo to jest szczególna osoba, no i szczególna okazja. Tak, bardzo na tym zależy, żeby ta tradycja nie zaginęła. Dlatego też ogłaszamy niniejszym konkurs plastyczny dla dzieci na List do Świętego Mikołaja. List należy narysować bądź namalować. Tekst może być, ale nie jest konieczny. Prace formatu A5 należy przynieść lub przysłać wraz z kartą zgłoszenia do Fabryki Sztuk. Uwaga, do 4 grudnia. Czekamy do 4 grudnia, a 6 będą nagrody. Nagrodą jest wielka tekturowa choinka, taka do złożenia i udekorowania. No i przede wszystkim chyba to spotkanie ze świętym Mikołajem, to też będzie swego rodzaju nagroda. Na pewno, na pewno. Święty Mikołaj jest naprawdę w takiej bajecznej atmosferze. Myślę, że za chwilę pokażemy fotel świętego Mikołaja i jego chatę, jak ona wygląda. Wygląda naprawdę przecudnie. Ale jeszcze do tego wszystkiego będą warsztaty specjalne. No jak na fabrykę przystało, nie może zabraknąć warsztatów. Już 2 grudnia na 12 zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na rodzinne warsztaty. Na 30 stycznia 4 będą to oczywiście warsztaty o tematyce świątecznej. Dzieci dekorować będą drewniane bombki oraz styropianowe choinki. Na pewno miejsca dla nikogo nie zabraknie. Na ostatnich warsztatach było 60 dzieci.
Fiu, fiu. Liczymy, że 22 będzie więcej, ale mamy 3 sale przygotowane i 6 pomocników Mikołaja będzie nad tym czuwać, więc wszystkich na pewno przyjmiemy i wszyscy wykonają te ozdoby świąteczne. Mhm. Z kolei 17 grudnia na 12 do kamienicy przy Podmurnej 15 miłośników Lego zapraszamy. Razem z Darkiem Wałaszewskim oczywiście będziemy budować m.in. chatę świętego Mikołaja. No to pięknie, muszę powiedzieć, że drodzy Państwo, warto przyjść, warto się zainteresować, bo myślę, że takie spędzanie czasu tego przedświątecznego to jest naprawdę fantastyczny pomysł, żeby się świetnie do Bożego Narodzenia przygotować, ale wśród tych przygotowań również, i tutaj muszę się odwrócić troszeczkę do Małgosi, będzie coś, co wyjdzie poza ramy Fabryki Sztuk i będzie się dziać na placu Halera i na okolicznych uliczkach. Zgadza się. Już 9 i 10 grudnia jarmark bowonarodzeniowy, ale już od poniedziałku 4 grudnia zobaczymy, jak nasza starówka się zmienia, jak na jej ulicach pojawią się drewniane chaty, a tu przed jarmarkiem plac Halera zamieni się w wioskę świętego Mikołaja. Będą tam takie elementy jak piernikowa chata, jak sanie świętego Mikołaja, jak tron samego gospodarza. Z tych wszystkich atrakcji będzie można skorzystać, ale dopiero 9 i 10 grudnia. Wówczas o godzinie 11 rozpoczniemy przedświąteczny handel. Nie będziemy sami, będziemy z około 50 wystawcami. Będzie można kupić i coś do jedzenia, i jakieś ozdoby. Oczywiście pojawi się i nasz ukochany wystawca z Litwy, bo na jego pieczywo to już wszyscy czekają przez 10 lat. Odkąd jest jarmark, to naprawdę jest to stały bywalec, można powiedzieć, naszych imprez plenerowych. Co jeszcze? Będą swojskie wędliny, będzie coś słodkiego, chałwa, pierniki ręcznie dekorowane tak pięknie, że aż szkoda je skonsumować. Co jeszcze? Oczywiście soki, miody i wiele, wiele innych smakołyków. Pojawią się także specjały kuchni kociewskiej i o to zadbają dwa koła gospodyń wiejskich z Gręblina i z Lubiszewa. No muszę powiedzieć, że to, co mówisz, to aż mi ślinka cieknie i tak sobie wyobraziłam te pierniki smakowite i tak już bym chciała te święta już teraz, zaraz, ale drodzy Państwo, trzeba będzie na ten jarmark poczekać. 9 i 10 grudnia to będzie plac Halera i okoliczne uliczki i w związku z tym też będzie taki, właściwie jest taki apel do kierowców, żeby nie zapychać tych uliczek dodatkowo samochodami. Jeżeli nawet, wydaje nam się, że już chaty są postawione, one rzeczywiście stoją i są jakieś luki, to proszę Państwa, te luki będą też uzupełnione dopiero podczas jarmarku, bo tam pojawią się namioty wystawców. I to jest taki nasz apel, taka nasza prośba, bo w końcu to jest święto wszystkich trzewian, tego dnia przyjeżdżają też do nas turyści, więc fajnie, jak pokażemy się z tej super strony, że jesteśmy miastem gościnnym i rozumiemy też mieszkańców. Oczywiście, że muszą parkować, ale ten 9 i 10 grudnia, tak dobrze mówię, nie tyle od godziny 11, ale wcześniejszych, no bo taki wystawca, jak przyjeżdża, powiedzmy sobie, z Podlasia, tak, musi się przygotować, rozpakować, elektryk musi podłączyć jego namiot, tak, i to naprawdę jest dosyć dużo przygotowań, więc tak, te przygotowania zaczynamy w dniu jarmarków, tak o godzinie 6:30, więc będzie nam miło, jak ulice będą pokryte wyłącznie śniegiem i pojawią się tylko chaty i namioty wystawców. Ja myślę, że warto tutaj poświęcić troszeczkę swojego miejsca na samochód, zrezygnować z niego, drodzy Państwo, żeby zamienić naszą starówkę w takie baśniowe wręcz miejsce, które no, nastroi wszystkich bardzo pozytywnie na święta, a te święta, miejmy nadzieję, że będą całe białe. Na jarmarku też dodatkowe atrakcje, bo to nie tylko handlowanie pod chmurką, nie tylko wystawcy różnego rodzaju, ale także dodatkowe atrakcje. Oczywiście będzie muzyka, będą świąteczne piosenki i kolędy. W sobotę o 16 wystąpi Kociewska Orkiestra Dęta Torpeda, a w niedzielę od godziny 13:30 aż do godziny 17, a może nawet ciut dłużej, koncert kolęd z udziałem naszych artystów, czyli zespołu Piani della Capilla, chóru Juventus, chóru Passionata i Passionatka, zespołu działającego przy Szkole Podstawowej nr 12,
w Tczewie i jeszcze wystąpią te solistki i soliści z Centrum Kultury i Sztuki. Oczywiście będą tak wyrzeczenia, bo ich nie może zabraknąć. Złożą je i przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury, duchowieństwa, służb mundurowych. No to rzeczywiście dziać się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. To 9 i 10 grudnia, zapraszamy bardzo gorąco. Pamiętajcie, samochody zostawcie nieco w oddali. Jest wystarczająco dużo miejsc, żeby zaparkować i wybrać się właśnie w te uliczki, między innymi Krótką, Mickiewicza i na Plac Halera, po prostu na spokojnie, żeby tam miło, naprawdę miło spędzać czas ze wszystkimi innymi mieszkańcami Tczewa i gośćmi, którzy do nas będą przyjeżdżać. Gdy jarmark się zakończy i będziemy dalej tęsknić do tych świąt Bożego Narodzenia, to już znowuż tutaj na dziedzińcu pojawi się następna atrakcja. Obok chatki świętego Mikołaja, obok tych pięknych sań będzie? Będzie szopka bożonarodzeniowa. Od 21 grudnia do 7 stycznia zachęcamy do odwiedzenia tej szopki. Wnętrze szopki inspirowane ikoną zdobią malowidła postaci na złotym tle. Dostrzeżemy tam oczywiście trzech króli, pasterzy, aniołów, ale też i kociewiaków. Także zachęcamy tym razem dziedziniec Fabryki Sztuk, ulica 30 stycznia 4. Ale w samym budynku Fabryki Sztuk też będzie się jeszcze coś działo tuż przed świętami, ponieważ będzie to, drodzy Państwo, koncert. I to koncert taki, który, jeśli te wszystkie atrakcje jeszcze nie spowodują tego wspaniałego wewnętrznego nastroju świątecznego, to myślę, że ten koncert to już będzie taka wisienka na torcie. Oczywiście, Orkiestra Kameralna Progres, 21 grudnia, godzina 18, sala konferencyjna Fabryki Sztuk, 30 stycznia 4, wstęp wolny. I zgodnie z tematem koncertu idą święta, zwolnij. Utrzymany on będzie w bardzo ciepłym i w ciepłej i podniosłej atmosferze, która pozwalać będzie poprzez muzykę poczuć ten klimat i tego ducha nadchodzących świąt. Także mam nadzieję, że zwolnimy, zatrzymamy się, zapomnimy o codzienności, o zakupach, o tym wszystkich sprzątaniach. Przyjdźmy proszę i poczujmy ducha świąt. A naprawdę koncert zapowiada się rewelacyjnie. W programie koncertu na pewno słynne Concerto Grosso, opus 6, numer 8 na Boże Narodzenie, którego autorem jest Arcangelo Corelli. Ale też ważne, solistką tego wieczoru będzie bardzo utalentowana skrzypaczka Celina Koc, nowa koncertmistrzyni Orkiestry Kameralnej Progres. A dyrygentem? No nie może być inaczej. Maestro Szymon Borus. Serdecznie zapraszamy. Bardzo gorąco zapraszamy. Tam na pewno atmosfera będzie cieplusieńka. Może nie tak bardzo ciepła, jak tutaj teraz. Na koniec myślę, że warto byłoby złożyć życzenia. Na pewno. Z całego serca życzę świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym, przy dźwiękach kolęd i zapachu świerkowej choinki. Niech ten wigilijny wieczór będzie pełen miłości, pokoju, refleksji, a nowy 2024 rok obfitował w szczęście i wszelką pomyślność. Do zobaczenia w Fabryce Sztuk. Do zobaczenia. Święty Mikołaj, no nie wierzę, drodzy Państwo, to jest dopiero niespodzianka. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Święty Mikołaju, niech Mikołaj powie, czy jest Święty Mikołaj przygotowany do tego 6 grudnia, bo to jest taki dzień szczególny, gdzie trzeba wszystkie dzieci odwiedzić, przecież to jest niesamowite przedsięwzięcie. No tak niezupełnie, bo ja czekam na listy od Aha. dzieci. Tak na 90% jestem przygotowany. Mamy mnóstwo atrakcji, słodyczy, różności, które będą się tutaj działy, ale czekam na listy, bo to na moim sercu jest taki miód, jak dzieci piszą listy do świętego Mikołaja. No to drogie dzieci, jeżeli jesteście tam przed telewizorami, to wiecie co? Zróbcie świętemu Mikołajowi naprawdę wielką, wielką przyjemność i napiszcie do niego list i przyślijcie do Fabryki Sztuk koniecznie. Ale ten okres świąteczny to jest bardzo pracowity. Czy święty Mikołaj ma pomocników? No ja pracuję na razie sam, mimo mojego wieku. Mam nadzieję, że znajdę jakichś pomocników.
Mamy tu również księgę taką dla dzieci, ogromną, w której można wpisać dobre uczynki, a potem za to otrzymać nagrodę. No to drogie dzieci, słuchajcie, nie macie innego wyjścia. 6 grudnia zapraszamy bardzo, bardzo gorąco razem ze świętym Mikołajem, który już teraz jest tutaj ze mną. Ja za chwilę będę musiała wszystkie dobre uczynki tutaj świętemu Mikołajowi swoje powiedzieć, żeby dostać jakąś nagrodę. A my się widzimy 6 grudnia właśnie w Fabryce Sztuk. Zapraszamy. Ho, 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 ho. Da!